Radiosłuchacze, czcigodni telewizowie. Ostatnie dni związane są z obchodami Świąt Patriotycznych, Święta Flagi Narodowej czy też Święta 3 Maja, rocznicy Konstytucji 3 Maja. Takie dni powodują, że podejmujemy refleksję nie tyle i nie tylko nad symbolami narodowymi, ale nad istotą polskiego patriotyzmu. Bo jak wiemy, ta cnota jest niezwykle istotna. Jeśli bierzemy pod uwagę całą przyszłość naszej wspólnoty, bo owszem Konstytucja 3 Maja była niczym innym jak próbą taką bardzo mocną ratowania polskiej niepodległości, polskiej suwerenności. Reforma ustroju miała wzmocnić państwo po to, ażeby obronić się przeciwko tym, którzy chcieli tę Polskę rozebrać. Refleksja nad polskim patriotyzmem powinna też obejmować tę historię. Bo oprócz obozu patriotycznego, który chciał tę Polskę bronić, byli wówczas tacy, którzy uważali, że patriotyzm inaczej należy rozumieć że patriotyzm należy rozumieć jako obronę złotej wolności szlacheckiej. Mało tego, że tę złotą wolność szlachecką obroni za zagranica że jeśli się wezwie Carycę Katarzynę do tego, żeby tych gwałcicieli szlacheckiej wolności odsunę, odsunęła od władzy, to rzeczywiście wróci ta Polska dawna, Polska wolna, czyli powiedzmy sobie szczerze, polska anarchia. Co się stało z Targowicą, co się stało z ich dziełem? Ich dzieło to ostatecznie zabory, rozebrana Polska na trzy części. To jest efekt tej działalności i o tym sensie historycznym trzeba pamiętać. Trzeba również pamiętać, że żyjemy w czasach, kiedy przeciwnicy, kiedy rewolucjoniści nie powiedzą, że nie są patriotami. Oni raczej będą starali się pod biało-czerwoną flagę, podpiąć flagę tęczową, albo zamienić sens tej tradycji chrześcijańskiej, wolnościowej, narodowej, polskiej na tą nową treść, bo taki jest, Sposób, taka jest metoda walki rewolucjonistów o nową kulturę. Oni nie tyle starają się znieść stare nazwy, co pod stare nazwy włożyć nowy sens. Czyli te pojęcia już patriotyzmu, polski, tradycji miałyby zupełnie inną konotację ideologiczną. Twierdzono, że każde pojęcie, każdy symbol ma ideologiczną siłę. Kto opanuje to, to pojęcie, kto opanuje te symbole, ten w istocie będzie rządził, ale nie tylko rządził w znaczeniu rządów takich fizycznych, w sensie sprawowania różnej różnych, różnych władzy, ale przede wszystkim będzie rządził ludzkimi duszami. Polskim społeczeństwem. I rzeczywiście dzisiaj, kiedy myślimy nad kondycją polską, to jest, ciągle wracają te stare demony. Z jednej strony, ciągle przypomina nam się ta tradycja targowicy i ta tradycja reform XVIII-wiecznych, a więc próby ratowania niepodległości Polski, a z drugiej strony próby obrony rzekomej wolności przy pomocy. Obcych przy pomocy zewnętrznych sił Targowica i Konstytucja 3 Maja. To są jak gdyby te dwie siły, które się z sobą ścierają, nie tylko wówczas, ale i dzisiaj. Z drugiej strony, ciągle jesteśmy poddawani presji ideologicznej. Stare marksizmy, stare komunizmy, stare socjalizmy odeszły, ale przychodzą nowe neomarksizmy. szczególnie mówiłem już o tym, o tej rewolucji seksualnej. Zwróćmy uwagę, Żaden symbol nie jest święty dla tych środowisk. Kiedy Matkę Bożą się ubiera w tęczowe barwy, kiedy się nakleja jej wizerunek na różne śmietniki i inne takie miejsca, to widać, że tu nie ma świętości. Ani biało-czerwona flaga, ani kontekst religijny. Po prostu wojna jest o polską duszę. I o tym, w kontekście tak ważnych narodowych świąt, powinniśmy pamiętać. Szczęść Boże!